patole, ja pierdolę. Jak się trumowało, ja pierdolę, nie patole. Teraz się czyta wysokie obsasy. Panowie gangsterzy z internetu. Dziubku, Maruś, lecimy. I jakiś komentarz widziałem. Powiedz ludziom coś tam. Kurwa, ty patologia, wypierdalaj się, o, kurwa, patolu, do kanału, kurwa, pierdolny neandertalsiku. Idę na papieroska. Idziesz? Maruś? Udowodźmy się. Kurwa, troglodyta pierdolony. Kurwa, dureń. Nie chce mi się nawet odnosić do takich komentarzy. Czyli świetnie się czuję. Pozwólcie, że nie skomentuję. No. Chodź, Maruś, jarniemy, może tutaj właśnie. No nic, wyszliśmy na papieroskę. Siedliśmy ciasteczką i wypiliśmy herbatkę. Jest nam dobrze. Razem. No. Na pewno nie zostaniesz wpuszczony do mojego życia jeden z drugim, więc sio. Wstrętne, ścipkie, rurska. Tylko się nauczyli się przez to wasze marne życie zaglądać komuś do portfela, przez ramię, w kieszeń i tak dalej. No. Co, dziubeczku, to jest największa moja miłość, tak. To jest mój dziubeczek. To jest moje serduszko, mój cały świat. To jest mój podrywacz. Marek Łowca Szparek, tak zwany. Kiedyś tak było. Dzisiaj raczej patrzę na to, jak kobiety względem tego kota się zachowują. Czyli czy traktują go tak samo jak mnie. O właśnie. Ojku. Dobra, trzeba, jak to się mówi, przysmolić Jarka i przygryźć zajęczą wargę. Dziubku. Dziubeczku. Mam coś dla ciebie i zaraz wam pokażę numer. Właśnie tu. No jeszcze. Ona to bardzo lubi. No, dawa śmiało jest. Panowie na rozkmince. Proszę bardzo. Jest? Dubaj. Mam i ja swój Dubaj. Jest uśmiech uśmiechami. Ale ja mam wyjebane totalnie na te kurwa komentarze. 60 mi latają koło siusiaka. Koło większości z tych komentujących. Jakiej większości, ze pierdolę, wybaczcie mi, zakręciłem się. Brunet wieczorową porą się zakręcił. Mniejszości. Widocznej mniejszości. Może tak właśnie. Dobra, uciekam stąd, nie chcę przeszkadzać, bo tu panowie rozmawiają. Ja wróciłem z Mareczkiem. Jest mój miłunik. Zjadła wszystko? Wszystko zjadła. No tak, bo patrzyła najpierw, jak ja wpierdalam ciastko i piję herbatkę. A co teraz? Role się odwróciły. Teraz ja patrzę, jak ona je. O! Ludzi tutaj pod dostatkiem. Fajną kapotę, fajną plandekę znalazłem. Stara jak świat, rok temu ją kupiłem. Tak zwana musztarda po obiedzie. O. Bardzo ładny, prawda? No, jaki pan taki kram, nie żartuję. No, ojej, obwąchuje panią, to miłe. Ona zazwyczaj ucieka od ludzi, jest nieufna bardzo. O, zdążyłem powiedzieć. No. Jest, nie ma niech. Tak, ragdoll kalifornijski, tak, dokładnie. Mega bystry mi się trafił, wyjątkowo. Czeka na mnie, mówię, czeka.
idziemy, tak, ona już tak zna, nawet, tak, nawet jak mówię do niej w innych językach, to też rozumie, nie wiem o co chodzi. Nadajemy na tych samych falach. Dobranoc. Proszę bardzo. To ja dziękuję za miłe słowa. Dobra, buziaczki.